Wydawnictwo Skarpa Warszawska prezentuje. Magdalena Zimniak. Czarcie lustro. Nagranie Voiceland Studio. Czyta Monika Wrońska. Dla Oli i Pawła. Przyszło im, czartom, do głowy, by polecieć do nieba i zabawić się kosztem aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało, zaledwie mogli je utrzymać. Lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga. Wtedy lustro zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące, milionów, bilionów i jeszcze więcej okruchów. Teraz dopiero wyrządzili o wiele większą krzywdę niż przedtem, gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarenka piasku i pofrunęły daleko w świat. Gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim. I wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót, albo spostrzegał tylko to, co było w danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek lustra miał tę właściwość co całe lustro. Byli ludzie, którym taki odłamek wpadł do serca i wtedy działo się coś okropnego. Serce stawało się jak kawałek lodu. Hans Christian Andersen, królowa śniegu w przekładzie Stefani Bejlin. Marta. Siedzę pod drzewem i jest mi zimno. O niczym innym nie myślę. Zimno. 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 Obejmuję się ramionami. Kurtka jest ciepła, ale wiatr ostry, nawet tutaj, w lesie. Nie mam rękawiczek, więc dłonie są czerwone i szorstkie. Zastanawiam się, ile czasu tu jestem, ale nie umiem wyliczyć. Zaczęłam iść, kiedy było ciemno. Bałam się wilków, więc głośno śpiewałam. Kiedyś słyszałam, nie wiem czy w jakimś filmie, czy on mi powiedział, a może to było zanim mnie sobie wziął, że dzikie zwierzęta same z siebie nie podchodzą do ludzi i trzeba dać im znać o swojej obecności. Wiele rzeczy, o których słyszałam, okazało się zupełnie nieprawdziwymi, ale co mi pozostało? Zdarłam sobie głos, zmęczyłam się i usiadłam. To chyba źle, jeśli zasnę, mogę umrzeć. Podnoszę się i idę. Nie mam już pojęcia, z której strony przyszłam i dokąd powinnam się kierować. Płatki śniegu są takie ładne. Drzewa przykryte białym puchem urocze. Niedawno było Boże Narodzenie, ale pogodę mieliśmy wtedy zupełnie inną. Dociera do mnie nagle, że chyba i tak umrę. Tyle tu drzew. Tak gęsto rosną. Tak długo nie było we mnie ducha walki. Skąd mam go wziąć teraz? Ciekawe określenie: duch walki. Skąd je znam? Z filmu czy od jakiejś prawdziwej osoby? Może ze szkoły? Jeśli tak, to musiałam usłyszeć je dawno. Prawie zapomniałam, że chodziłam do szkoły. Może mogłabym wrócić. Nie wiem, czy bym chciała, bo niby do której klasy. Za mało umiem, żeby dołączyć do rówieśników. A rodzice? Czy jeszcze za mną tęsknią? Może nie. Ja już dawno przestałam tęsknić za nimi. A przecież na początku wydawało mi się, że tęsknota nigdy nie minie. Dużo mi się wydawało. Teraz nie pamiętam, jak oni wyglądali. Jakiś tam obraz jest, ale jakby za brudną szybą. Pewnie bym ich nie rozpoznała, gdyby nagle się tu zjawili. Nie znaleźli mnie tyle czasu, to jak dotarliby tutaj. W lodowaty poranek nie przyjdą w środek lasu. Nie wiem nawet, jaka to część Polski, o ile to jest Polska. A poza tym zapewne zajmują się moją siostrą. Chyba nie chcieliby, żeby stało się z nią to samo, co ze mną. I tak nie wiedzą, co się ze mną stało. Może jednak znów odpocznę. Coraz słabiej się czuję. Zamarznę, jak dziewczynka z zapałkami. Zabawne, że pamiętam tę baśń. Nie mam zapałek. Nic nie mam. I tak usiądę. Jaka jest szansa, że dojdę dokądkolwiek, że kogoś spotkam? Pomocy! Wołam, a później przypominam sobie angielskie słowo i krzyczę jeszcze raz. Help! Odpowiada mi tylko echo. Naprawdę nie mam sił. Siadam i czekam. Na śmierć, myślę, ale nie ma strachu. Dziewczynka z zapałkami poszła do nieba. Może ja też pójdę? Zaczynam głośno odmawiać modlitwy. To też może odstraszyć zwierzęta. Męczy mnie to. Mówię coraz ciszej, aż przechodzę do szeptu. Nie od razu uświadamiam sobie, że coś się zmieniło. Dźwięki. To chyba samochody. Wytężam słuch. Jakaś droga musi być niedaleko. Nie przypuszczałam, że dam radę biec, ale poruszam się tak szybko jak chyba nigdy wcześniej. To już nie ledwie słyszalny szum, to hałas, jakiego kiedyś nie lubiłam. To już, zaraz. Przez drzewa prześwituje szosa i naprawdę mkną nią pojazdy. Przyspieszam. Stoję na skraju drogi i dyszę ciężko. Nic się nie dzieje, to znaczy samochody nadal jeżdżą, ale chyba nie wzbudzam zainteresowania. Nikt nawet nie zwalnia. Zaczynam machać jak szalona, ale to też nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Nie wychodź na jezdnie, tak mówili mama, tata, kiedyś. Musiałam być bardzo mała. Tamte reguły nie stosowały się już do mnie dawno przed rozłąką. Chodziłam przecież sama do szkoły i musiałam tylko się rozejrzeć. Najpierw w lewo, potem w prawo, potem znowu w lewo. Później można było przechodzić. Teraz nie wierzę w reguły. To nie jest akt buntu. To nie jest nawet świadoma decyzja. Wychodzę na drogę i obracam się przodem do pędzącego pojazdu. Wyciągam w górę ręce a potem osuwam się na ziemię. Ostatnim dźwiękiem, który rejestruję, jest pisk opon. Muszę wstać, chociaż łóżko dzisiaj wydaje się takie wygodne. Jest mi ciepło, poduszka miękka, a pościel gładka. Wymieniłam ją sobie ostatnio? Widocznie tak, ale czy wyprałam tę starą? Nie mogę sobie przypomnieć, a nie chcę zostawiać nic brudnego. W ogóle trzeba posprzątać. On nie lubi bałaganu? Może też coś zjem. Nigdy nie wiadomo. Czasem uwielbia patrzeć, jak jem cukierki, a czasem się denerwuje, gdy mówię, że jestem głodna. Przychodzi przecież bawić się ze mną, a nie patrzeć, jak maszczę. Coś mnie zatyka. Dziwny zapach? Siadam i otwieram oczy. Jestem w jakimś miejscu, w którym chyba wcześniej nie byłam. Tyle bieli dawno nie widziałam. On nie przepada za białym. Czasem tylko wkłada mi białą sukienkę. Teraz mam na sobie dziwną niebieską piżamę. Może to nowa zabawa. Tak. Na pewno. Mam w ciele jakieś igły, jakieś rurki, jakieś maszyny pracują wokół. Chciałabym to wszystko wyrwać z siebie, ale lepiej nie. Co będzie, jeśli on się zdenerwuje? Mistrzu? Mówię cicho. Tak go nazywam. Lubi to. Czasem chcę, żebym wołała tatusiu. To gorsze, bo gdzieś w moim umyśle jest jeszcze zamglony obraz prawdziwego tatusia. Gdy kiedyś to powiedziałam, to znaczy, że nie jest moim prawdziwym tatusiem, kara była surowa. No więc mówię tatusiu, gdy zażąda. Uśmiecham się i dodaję, że go kocham. To, że kocham, mówię sama z siebie. Prowadza go to w dobry nastrój. Dobry nastrój jest lepszy niż zły. Mistrzu! Tym razem krzyczę. Nie powinnam. Grzeczne dziewczynki nie krzyczą. Słyszę kroki, szybkie, nie jego. Co się dzieje? Kulę się w łóżku, w którym nigdy nie byłam, ale nie zamykam oczu. Chcę wiedzieć. To dziwne, że zawsze chcę wiedzieć, co się wydarzy. Tak jakbym mogła przejąć kontrolę. Przejąć kontrolę? Brzmi tak dorośla. Mistrz tak mówi. Podbiega kobieta ubrana na biało. Przychodzi skojarzenie z poprzedniego życia, gdy jeszcze mieszkałam z rodzicami. Ten zapach, który wydał mi się dziwny, należy do tego miejsca. Szpital wraca pamięć o tym, co się stało. Opadam na poduszkę. Obudziłaś się, jak się czujesz, mówi zdyszana kobieta. Przyglądam jej się z fascynacją. To też jego słowo. Wszystkie dorosłe słowa znam od niego, bo niby skąd. Te z filmów też są od niego. W każdym razie ta kobieta jest fascynująca. Ma krótkie, ciemne włosy, szare oczy, kilka zmarszczek i parę kilogramów nadwagi. Pierwsza osoba oprócz niego, którą widzę po. nie wiem, po ilu latach. Nie upilnowała mijającego czasu. Jak się czujesz? Powtarza. Nie odpowiadam. Chciałabym, ale to mnie przerasta. Z nikim oprócz niego nie rozmawiałam już tyle czasu. Powinnam czuć się bezpieczna, wdzięczna i co tam jeszcze, ale mam wrażenie, że straciłam grunt pod nogami. Pójdę po lekarza. I wychodzi. Próbuję uspokoić oddech. Wczoraj, gdy szłam przez las, a może to było dawniej, może leżę tu już kilka dni. No więc, gdy szłam, wyobrażałam sobie rozmowy z ludźmi, takimi prawdziwymi, i chciałam powiedzieć im wszystko, ale teraz już nie wiem, co znaczy wszystko. Wraca tam ta kobieta z mężczyzną. I teraz to on zyskuje całą moją uwagę. Jest wysoki, tak wysoki jak on, ale z pewnością starszy. Ma siwe włosy i pomarszczoną twarz. Dzień dobry, odzywa się tubalnym głosem. Znów coś mnie blokuje i tylko na niego patrzę. Lekarz nie przejmuje się tym, zbliża się do łóżka. Musimy cię zbadać, mówi. Wstrząsam się. On też tak mówił. Badanie nie było niczym przyjemnym. Wiem, że teraz jest inaczej. Ten mężczyzna musi wiedzieć, czy nie jestem chora. I tak się boję. Pozostaję sztywna, gdy przykłada mi do pleców coś zimnego. Otwórz buzię. Uśmiecha się do mnie. Robię, co każe. Jestem przyzwyczajona do posłuszeństwa. Jeszcze ciśnienie. Zwraca się do kobiety. Pielęgniarka, przypominam sobie, taką osobę nazywa się pielęgniarką. Kobieta podwija mi ręka w piżamę i zakłada gumową opaskę. Po chwili ta opaska ściska mi rękę, ja wstrzymuję oddech, szybko jednak się rozluźnia. 140 na 80, oznajmia pielęgniarka. Trochę wysokie, ale to może być zdenerwowanie. Trzeba ją monitorować. Kobieta tylko kiwa głową, a potem oboje patrzą na mnie. Powiesz nam, jak masz na imię? Pyta lekarz. Otwieram usta, ale nie wydobywa się z nich żaden dźwięk. Marta, powiedz to. Marta, może ona nie mówi, domyśla się pielęgniarka. Coś krzyczała, ale to chyba nie było żadne słowo. Mistrz jest chyba całkiem znanym słowem. Tyle, że z daleka mogło to brzmieć jak nieartykułowany dźwięk. Może, zgadza się lekarz, myślę, że jutro, jeśli stan się nie pogorszy, można już wpuścić policję. Policja, kolejne słowo, które znam głównie z filmów. Oglądaliśmy sporo kryminałów. Spróbujmy podać jej obiad. Dodaje lekarz. Tak, no to odpoczywaj. Mężczyzna ściska moją rękę. Wychodzi, pielęgniarka jeszcze stoi. Dzieje się z nią coś dziwnego, oczy ma wilgotne, usta jej drżą. Biedna dziewczynka, biedna, biedna dziewczynka, już wszystko dobrze. Powoli kręcę głową, nie dlatego, że chce zaprzeczyć. Czuję się biedną dziewczynką, jest dobrze. Przynajmniej w porównaniu z tym, co było całkiem niedawno, gdy jechałam w bagażniku, związana, z taśmą na ustach. I nawet potem, gdy się zatrzymaliśmy, gdy mnie wyjął, zdjął więzy i knebel, nawet po tym, gdy powiedział: Idź, masz szansę, i pamiętaj. Jest dobrze w porównaniu z tym, jak szłam zmęczona i zmarznięta, jak siedziałam, myśląc, że zaraz umrę. Kobieta siada obok i mnie przytula. Chociaż pozostaje sztywna, chciałabym, żeby nie wypuściła mnie z ramion. Ona jednak wstaje i wyciera oczy. Już wszystko dobrze, powtarza. I wychodzi. Pamiętam o tym, o czym kazał mi pamiętać. Marta, mówię na głos. Tak cicho, że nikt nie słyszy. Przynajmniej ja przekonałam się, że nie jestem niemową i wszystko jeszcze może się zmienić. Po jakimś czasie wchodzi inna kobieta. Zmywa podłogę i popatruje na mnie z ciekawością, ale się nie odzywa. Pamiętam. I nie tylko o tym, o czym kazał mi pamiętać. Wszystko jeszcze może się zmienić. Zamykam oczy. Może kiedyś przejmę kontrolę. To ostatnia myśl, która się pojawia, zanim zasnę. Zjesz coś? Otwieram oczy przerażona, a potem uśmiecham się do pielęgniarki, którą wcześniej poznałam. Tak, kobieta wciąga gwałtownie powietrze. Ty mówisz. Tak, powtarzam. To jedyne słowo, jakie wypowiedziałam w jej obecności, ale ona i tak uznaje to za cud. Będziesz jadła sama? Pyta, siadając na krześle przy łóżku. Tak, to musisz usiąść. Obiad jest na stoliku. Tak. Pewnie uważa, że tylko to umiem powiedzieć. Na razie nie mam siły wyprowadzać jej z błędu. Siadam i zaczynam jeść. Zupa, chyba rosół, jest chłodna. Drugie danie bez wyraźnego smaku, ale i tak jestem zachwycona. Posiłek na wolności. Tak to się chyba nazywa. Wolność. Wymienimy cewnik. Nie wiedziałam, co to jest, ale cieszę się, że to wyjmuję. Chcesz do toalety? Tak. Prowadzi mnie korytarzem. To tutaj, zaczekam pod drzwiami. Idę do łazienki i wyciskam z siebie kilka kropel. Porządnie myję ręce, a potem przyglądam się własnemu odbiciu. Długie, jasne włosy zwisają wzdłuż bladej twarzy. Są posklejane i wyglądają na brudne. On lubił, gdy były świeżo umyte i ładnie falowały. W niebieskich oczach jest zagubienie. Codziennie widziałam tę twarz w lustrze, ale teraz rozumiem, co miał na myśli. Już nie jesteś małą dziewczynką. To jedna z jego ostatnich słów. Ile mam lat? Ile lat miałam wtedy? Chyba osiem. Osiem świeczek na torcie. Marzenie. Trzeba zdmuchnąć, to się spełni. Jakie było to marzenie? Nie pamiętam. Raczej się nie spełniło. Pielęgniarka uśmiecha się, gdy otwieram drzwi. Wracamy do łóżka? Tak. Jesteśmy prawie tego samego wzrostu. Tak, jestem teraz bardziej dziewczyną niż dziewczynką. Marta. Mówię nagle. Kobieta zatrzymuje się w pół kroku. To twoje imię? Głos drży jej nadmiernie. Tak, odpowiadam i ruszamy. Przy łóżku staję, jakbym nie była pewna co teraz należy zrobić. Chcesz się położyć? Nie wiem, ale odpowiadam: Tak. To całkiem dobrze mi wychodzi. To się połóż, Martuniu. Pielęgniarka odgarnia mi włosy z czoła gestem, który wydaje się znajomy. Czy mama tak robiła? Coś ściska mnie w gardle, ale postanawiam nie płakać. Wyciągam się na łóżko i myślę, że chyba nie jestem dorosła, skoro wszyscy mówią mi na ty i traktują jak dziecko. A pani? Kobieta próbuje się uśmiechnąć, ale widzę, że oczy ma wilgotne. Co ja? Jak pani ma na imię? Pierwsze pełne zdanie, które tu wypowiedziałam. Krysia. Do sali wchodzi lekarz, który wcześniej mnie badał. Jak się panienka czuje? Dobrze, i mówimy. Uśmiecha się jak kiedyś uśmiechał się tata, a może dziadek. Wszystko mi się myli. To dobrze, to dobrze. Będziesz mogła porozmawiać jutro z policjantami? Wydawało mi się, że to było zdecydowane, ale doceniam, że udaje i pyta o zgodę. Tak. Ciekawe co by zrobił, gdybym odpowiedziała nie. Kazali pobrać wymaz DNA. Zwraca się do pani Krysi. Pielęgniarka kiwa głową i wychodzi. Lekarz zagląda mi jeszcze w oczy i do gardła, po czym poklepuje po ręce i wychodzi. Co to jest wymaz DNA? Zwracam się do pani Krysi, gdy znowu staję przy moim łóżku. Kładzie na szafce stos kolorowych papierów. Włożę ci na chwilę palec do ust i wezmę próbkę materiału z wewnętrznej części policzka, to nic nie boli. Ach, A, a ale po co? Będą analizować materiał genetyczny. Chyba dociera do niej, że nic nie rozumiem, bo dodaje. Będą chcieli się dowiedzieć, kim jesteś, siadam. I dowiedzą się? Tak, ale na pewno najpierw zapytają ciebie, jak się nazywasz. Przecież już mówiłam. Marta, to twoje imię, a nazwisko? Nazwisko. Przecież każdy ma jakieś nazwisko. Usta zaczynają mi drżeć. Nie, nie wiem. Nie martw się, mówi pani Krysia uspokajająco. Właśnie po to robi się te wymazy. I znajdą moich rodziców? Przygląda mi się długo, zanim odpowie. Mam nadzieję, że tak. To niech pani to zrobi. Otwieram usta, ale ona kręci głową. Musimy trochę poczekać, bo niedawno jadłaś. Chciałabyś coś poczytać? Ja. Tak. Boję się, że nie będę potrafiła, ale nie powiem jej tego. Przyniosłam ci kilka gazetek. Wskazuje na szafkę. To, co położyła, to. Gazetki do czytania. Dziękuję. Muszę sprawdzić co u innych pacjentów, ale niedługo wrócę i zrobimy ten wymaz. Kiwam głową i odprowadzam ją wzrokiem. Sięgam po pierwszą gazetkę. Dużo kolorowych zdjęć kobiety z lśniącymi włosami mężczyźni ukazujący w uśmiechu białe zęby ładne domy piękne ogrody. Przyglądam się tym fotografiom, zanim odważę się skoncentrować na literach. Pamiętam je. To znaczy, w jakiś sposób pamiętam. Jeśli rzeczywiście miałam osiem lat, kiedy znikłam, byłam zapewne w drugiej klasie. Miałam jakieś lektury, czytałam. Teraz składanie liter w wyrazy idzie mi topornie. Pomijam już rozumienie sensu. To nic, nauczę się. Nawet nie zauważam, gdy znów pojawia się pani Krysia. Ciekawe? Tak. Wracam do bezpiecznego słowa. To dobrze. Wyciąga gumowe rękawiczki. Otwórz usta. Wkłada mi palec i chwilę później wyjmuje. Już po wszystkim, zaraz przyniosą kolację. Postaraj się coś zjeść. Dobrze, prawie nie ruszam kolacji. Jestem zajęta składaniem liter. Kiedy nauczę się czytać jak inni? Elwira. Poranek po wczorajszej zamieci prawie zapiera dech. Wiatr się uspokoił, i chociaż termometr wskazywał minus dziesięć, Słońce pada na policzki i świat wydaje się mniej skomplikowany niż jeszcze kilka godzin temu. Nie muszę. Niczego. Jeśli coś robię, to tylko dlatego, że chcę. Uśmiecham się patrząc na skrzący się śnieg. Dawno nie było takiej zimy. Gdybym nadal mieszkała w Warszawie, myślałabym o nartach. A może. pojawia się nieśmiała myśl. Może i tak pojadę. W końcu niedługo ferie. Rzucam spojrzenie na majestatyczne góry. Do najbliższego ośrodka jest około 40 minut samochodem zastanowię się później na razie cieszę się pięknem wokół w dużym mieście zima nie pokazuje takiego oblicza wciągam głęboko mroźne powietrze i nie obchodzi mnie smog te 15 minut spaceru poruszyło we mnie struny z których istnienia nawet nie zdawałam sobie sprawy na przykład wrażliwość na surowe piękno górskiej miejscowości Odpowiadam na powitania uczniów i po raz pierwszy od długiego czasu dzień dobry nie jest pustym sloganem. Dobry, naprawdę? Uśmiecham się do kolegów w pokoju nauczycielskim, ale nie biorę udziału w rozmowach. Nadal czuję się nowa, chociaż pracuję już czwarty miesiąc. Może to się zmieni? Odwieszam płaszcz i idę do trzeciej B. Jest cała klasa, bo druga anglistka się rozchorowała. Ale dziś dzieciaki mnie nie męczą. Dwadzieścia osób to jeszcze nie tłum, jak mówią inni nauczyciele. Mała szkoła, niewielu uczniów, dyrektor się stara. Tuż przed dzwonkiem widzę w drzwiach sekretarkę. Kiwa, żebym do niej wyszła. Ok, read the article and answer the questions. I will be right back. Już w momencie, gdy otwieram drzwi, wzmaga się szmer, ale nie zwracam uwagi. I tak lekcja zaraz się skończy. Pani Marysia drobna, zadbana kobieta około sześćdziesiątki jest bardzo blada. Pani wicedyrektor prosi panią do siebie, gdy skończy się lekcja. Przeskrobałam coś, pytam żartobliwie. Sekretarka kręci głową. Niech pani przyjdzie, wszyscy mają przyjść. W tym momencie rozlega się dzwonek. Sekretarka odwraca się i odchodzi. Skończcie to ćwiczenie w domu, próbuje przekrzyczeć rozchichotaną młodzież. Nawet nie jestem pewna, czy mnie słyszą. W gabinecie wicedyrektorki panuje tłok. Staję tuż przy wejściu i czekam. Nauczyciele są poruszeni. Takie zebranie wszystkich zdarza się tylko z okazji rad pedagogicznych. Wiesz o co chodzi? Słyszę czyjś stłumiony głos. Początkowo nie reaguje. Elwira! Odwracam się. To Julia, młoda matematyczka. Jedna z niewielu, z którą przeszłam na ty. Ona również dołączyła w tym roku szkolnym. Posyłam jej uspokajający uśmiech. Nie mam pojęcia. Może jakieś nagrody będą rozdawać? Parska śmiechem, ale zaraz milknie zgromiona spojrzeniem wicedyrektorki. No proszę. Udało mi się być dowcipną. Bardzo proszę państwa o ciszę. Słyszę władczy głos. Aneta Nowak. Kobieta około czterdziestki, elegancka i wysoka brunetka. Dziś jest ubrana w czerwoną garsonkę. Słyszałam, że to kolor władzy, ale wicedyrektorka nie potrzebuje czerwieni, żeby budzić respekt. Rozkręciła tę szkołę z dyrektorem, ale jego nikt się nie boi. Uważają go raczej za kumpla, faceta, któremu można wypłakać się w ramię. To Nowak odwala za nią całą czarną robotę. Dyrektor Sulecki zaginął. Rozlega się szmer. Jak to zaginął? Pytanie pada z różnych stron. Nie przyszedł do szkoły na ósmą, chociaż miał mieć lekcję z pierwszą A. Jego żona zadzwoniła z pytaniem, czy dotarł. Na noc nie wrócił do domu. Policja jest już powiadomiona. Opieram się o ścianę. Nauczyciele znów szemrzą, ale nie wyławiam słów. Wicedyrektorka podnosi rękę. Czy ktoś z Państwa coś wie? Czy dyrektor miał jakieś plany na wczorajszy wieczór? Ludzie kręcą głowami i zaprzeczają. Przypuszczam, że policjanci do nas przyjdą i będą przesłuchiwać każdego z osobna. Mimo to, jeśli ktokolwiek coś wie, nawet coś, co się wydaje nieistotne, proszę powiedzieć najpierw mnie. To może zaoszczędzić czas. Rozlega się dzwonek, ale nikt się nie rusza. Mogą Państwo iść na lekcję, jeśli przypomni się Wam coś nawet w trakcie, proszę o wiadomość. Powoli opuszczamy gabinet dyrektorki. Julia coś do mnie mówi, ale szum w głowie nie pozwala mi rozumieć słów. Przepraszam, muszę do łazienki. Biegnę, zamykam się w kabinie. Kilka nauczycielek wchodzi za mną. Siadam na desce i chowam twarz w dłoniach. Czekam, aż wszyscy wyjdą. W końcu nie słyszę już żadnych odgłosów. Uchylam drzwi. Pusto. Nie mogę wykluczyć, że ktoś jest w zamkniętej toalecie, ale nie mam odwagi sprawdzić. Odkręcam kran z zimną wodą i piję chciwie. Potem przemywam twarz. Pomalowałam rano rzęsy, więc na policzkach tworzą się czarne smugi. Usuwam je papierem i jeszcze przez chwilę patrzę na odbicie w lustrze. Krótkie, ciemne włosy z długą, opadającą na brwi grzywką. Brązowe oczy. Młoda kobieta, która patrzy na mnie, wydaje się nieznajoma. Potrząsam głową i włosy wirują jej wokół twarzy. Elwiro, zwracam się do postaci w lustrze na wszelki wypadek szeptem. Jeśli któraś z nauczycielek została w toalecie, lepiej, żeby tego nie słyszała. Będzie dobrze. Nie jestem pewna. Teraz już nie jestem pewna. Marta. Nie mogę oddychać. Nie mogę się poruszyć. Nie mogę wydać dźwięku. Uduszę się i umrę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Samochód nadal jedzie. Kierowca nie ma pojęcia, że dostałam ataku paniki. Powinien wiedzieć. Próbowałam się szarpać i krzyczeć, gdy mnie wiązał. Siadam na łóżku. To. Sen. To wszystko był sen. Jest ciemno, ale dostrzegam zarysy przedmiotów. Moje ręce i nogi nie są skrępowane, nie czuję knebla, oddycham. Gdzie jestem? Nie rozpoznaję tego pomieszczenia. Czyżby zawiózł mnie do innego miejsca? Nie zrezygnował ze mnie. Nie wypuści. To nie tak, N nie tak. Coś się stało, coś bardzo ważnego, coś. Pamięć przychodzi powoli. Na szafce jest lampka, którą mogę zapalić. Tam też była. Zazwyczaj, gdy budziłam się w nocy, naciskałam włącznik. Jeśli on spał ze mną, wychodziłam do innego pomieszczenia. Lubiłam światło, lubię, nadal przecież żyję. Może nawet bardziej, chociaż w tej chwili trudno mi w to uwierzyć. Nie wiem, kim jestem, nikt tego nie wie. Przyjdzie policja, ustalą, jak się nazywam, może. Może zobaczę mamę, siostrę, tatę, czy ich poznam? Czy oni poznają mnie? Nie jestem już małą dziewczynką. On tak powiedział. Moi rodzice mogą powiedzieć to samo, i co wtedy? Co wtedy? Czy oni też włożą mnie do bagażnika i wywiozą do lasu? Też powiedzą, dasz radę? Nie. Rodzice tak nie robią, czyżby? Moja wiedza o świecie ogranicza się do filmów, które z nimi oglądałam. Wkładam ręce do ust, żeby nie krzyczeć. Nie wiem, czy miła pani Krysia nie zdenerwowałaby się, że zakłócam ciszę nocną. On się denerwował. Mówił, że ludzie potrzebują odpoczynku. Bałam się jego gniewu. Muszę odwrócić myśli. Tak tam robiłam. Myślałam na przykład o filmach, które oglądaliśmy. Mówił, że mi je pokazuje, bo są dobre. Czasem nic nie rozumiałam, a czasem się bałam, ale niekiedy zatracałam się w innym świecie. Moją ulubioną historią była Casablanca. Płakałam i płakałam. A on śmiał się ze mnie i nazywał swoim głupiutkim kociątkiem. Później wymyślałam inne zakończenie, takie, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tak robię teraz. Wymyślam zakończenia smutnych filmów. Nie dotykam tylko własnej historii. Dzięki temu wyrzucam z głowy strach. A może to nieprawda? Pewnie tylko go zakopuję ale nad tym też się nie zastanawiam. Wcieram się w te wszystkie piękne, smutne kobiety i doznaję pocieszenia. Zmęczenie zwycięża. Zamykam oczy i odpływam w sen. Dziś jest inny lekarz i inna pielęgniarka. Smutno mi, że nie widzę pani Krysi, ale nie mam odwagi o nią zapytać. Sięgam po gazetki, które mi dała i ponownie składam słowa. Policjanci są tutaj i chcą z tobą porozmawiać. Lekarz wygląda dużo młodziej niż ten wczorajszy, a jego ton jest dość oschły. Odkładam na szafkę kolorowe pismo. Jesteś gotowa? Tak. Dobrze. Pamiętaj, że jeśli coś cię zdenerwuje, możesz przycisnąć ten guzik. Kiwam głową, już wczoraj pani Krysia pokazała mi, jak wezwać pomoc. Dobrze. Waha się, jakby chciał mnie jeszcze o coś zapytać ale rezygnuje i wychodzi. W sali natomiast pojawia się dwoje innych ludzi kobieta o ciemnych włosach, które ładnie podwijają się na końcach i mężczyzna, niższy od niej, trochę grubawy. Oboje wyglądają sympatycznie, ale z trudem pokonuje chęć, żeby zerwać się z łóżka i uciekać, nawet wyskoczyć przez okno. Dzień dobry. Najpierw mówi to kobieta, potem mężczyzna. Zawsze mogę nacisnąć dzwonek, przypominam sobie. Dzień dobry. Siedzę na łóżku oparta o poduszki. Ręce trzymam na kołdrze. To chyba nie fajnie, bo zdaję sobie sprawę, że zaczynają się trząść. Boję się jednak zmienić pozycję, żeby nie nabrali podejrzeń. To właśnie robią policjanci, prawda? Nabierają podejrzeń. Tak było w kryminałach, które mi pokazywał. Ja jestem Małgorzata Kamińska przedstawia się kobieta a to mój partner, Marek Matysiak nie podaję ich stopni. Wiem, że policjanci mają stopnie inspektor, komisarz. Powinnam coś powiedzieć, na przykład, że bardzo mi miło albo chociaż podać swoje nazwisko. No to mam problem, bo ani nie jest mi miło, ani nie znam nazwiska. Ręce drżą mi coraz bardziej. Policjantka uśmiecha się w sposób, który ma za zadanie uśpić mój lęk. Chyba lubisz czekoladki? Pyta wyjmując z torebki pudełkomersji. Kiwam głową, a ona kładzie je na mojej szafce. Chcielibyśmy zadać ci kilka pytań. Dobrze, odpowiadam jakby czekali na zgodę. Masz na imię Marta, prawda? Tak. A nazwisko? Upokorzona, spuszczam głowę. Mm, nie wiem, to nie szkodzi, mówi uspokajająco kobieta. Podnoszę na nią wzrok i widzę, że znowu się uśmiecha. Czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób znalazłaś się w lesie pod Gdańskiem? A więc byłam w lesie pod Gdańskiem. Wiem, że to miasto nad morzem. Wydaje mi się to trochę dziwne. Szłam długo, szłam. Skąd? Nie wiem. On mnie przewiózł i tam zostawił. Widzę, że policjant drgnął. Uśmiech jego partnerki pozostaje taki sam. Kto? Mistrz. Kim jest mistrz? To twój tata? Nie, mówię gwałtownie. Nie. Powtarzam, ciszej. Ale tak czasem kazał się nazywać. Mieszkałaś z nim? Nie zupełnie. Odwiedzał mnie często, ale w zasadzie mieszkałam sama. Sama? Gdzie? Gdzieś w górach. Tym razem po twarzy Małgorzaty Kamińskiej przepływa jakiś dziwny wyraz. Może to szok? Może niedowierzanie. Po chwili jednak znika i znów pojawia się uśmiech. To był twój rodzinny dom. Nie, nie rodzinny. To jego dom, ale normalnie w nim nie mieszkał. Przewiózł mnie tam, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Kiedy cię przywiózł? Wzruszam ramionami, chociaż kołacze mi myśl, że to niegrzeczny gest. Nie wiem, dawno byłam wtedy małą dziewczynką. Ponieważ dociera do mnie, że to może nic nie znaczyć, dodaję. Byłam w drugiej klasie. To pewnie też nic nie znaczy, ale policjantka kiwa głową jakby wszystko zrozumiała, a pan Marek jak coś notuje. A jak go poznałaś? Wstrząsam się. Mężczyzna nie odrywa wzroku od notesu. Kobieta wygląda jeszcze łagodniej niż przed chwilą. Pamiętasz? Już się nie waham. Pamiętam. Prawie codziennie odtwarzałam tę scenę. Czasem razem z nim. Tak. Wracałam ze szkoły. On jechał samochodem i zatrzymał się przy mnie. Powiedział, że tata prosił, żeby zawiózł mnie do niego, bo szykuje niespodziankę dla mamy i ja. Siadłam. Mama mówiła, żeby nie wsiadać z obcymi, ale nagle brak mi tchu. To wszystko moja wina, sama wsiadłam. To się zdarza, odzywa się wreszcie policjant. Byłaś mała, a on zły. drżą mi usta. Ktoś wreszcie powiedział, że on był zły. Sama rzadko pozwalałam sobie na sformułowanie takiej myśli. On. Nie wiem. Tak. Policjantka kładzie dłoń na mojej drżącej ręce. To on był zły. Na razie nie mogę w to uwierzyć, bo to wywraca świat do góry nogami, ale cieszę się, że oni tak mówią. Gdzie mieszkałaś, zanim on cię zabrał? W Warszawie, odpowiadam bez wahania. To pamiętam. Czyli zabrał cię z Warszawy w góry, dopowiada policjantka, a jej partner notuje jak najęty. A pamiętasz, jak mają na imię twoi rodzice? Patrzę na nią szeroko otwartymi oczyma. Łzy wypełniają mi oczy. Jak mogłam zapomnieć? Nie pamiętasz, nie szkodzi. Na pewno się dowiemy. Jak? Chcę zapytać, ale słowa nie przechodzą przez ściśnięte gardło. Te testy DNA pomogą. Ocieram oczy. A czy wiesz, jak on miał na imię? Nie, odpowiadam szybko. Może zbyt szybko, bo Matysiek podrywa głowę z notatek i przygląda mi się czujnie. Miałaś co jeść, kiedy mieszkałaś sama? Pyta policjantka. A mężczyzna ponownie pochyla się nad zeszytem. Tak, w lodówce zawsze było dużo jedzenia, a on nauczył mnie gotować. Byłaś cały czas w domu, czy wychodziłaś? Mogłam wyjść na teren. Co to znaczy na teren? Przed dom. To było coś jak ogród, ale nie ogród. Rosły drzewa, a latem były jagody. A poza teren? Pyta pani Małgorzata. Jej partner czeka z długopisem nad zeszytem. Nie, tam był bardzo gruby mur, bardzo wysoki i zamknięta brama. Policjantka już się nie uśmiecha. Mam wrażenie, że jej też chce się płakać. Zanim on cię zabrał, czy u ciebie w domu, tym prawdziwym, mieszkałaś tylko z rodzicami? Nie, miałam siostrę. Robię przerwę, a potem dodaję triumfalnie. Kingę. Przynajmniej to pamiętam. Kingę. Powtarza policjantka i znów się uśmiecha. A ile miała wtedy lat? Była malutka, zaczynała chodzić. Mówiła na mnie ma. Uśmiecham się, bo nagle słyszę dziecięcy głosik, jakby siostra tak nazywała mnie wczoraj. Policjant znów podnosi głowę. On też się uśmiecha, po raz pierwszy podczas naszego spotkania. Nie będziemy cię więcej męczyć mówi kobieta. Bardzo nam pomogłaś. Myślę, że niedługo znajdziemy Twoich rodziców. Gdy wychodzą, opadam na poduszki. Wszystko w porządku? Pyta lekarz. Tak, tak, potakuje. Czy mógłby Pan to zabrać? Wskazuje pudełko czekoladek na szafce. Oczywiście. Na szczęście nie pyta dlaczego. Nie lubię, Mercy. Gdy weszłam do jego samochodu, pierwszy raz dał mi takie pudełko. Zjadłam wtedy wszystkie czekoladki. Elwira. Policja przychodzi, kiedy jeszcze trwają lekcje. Zderzam się z Julią podczas którejś przerwy. Przesłuchują wszystkich pojedynczo, Szepcze mi do ucha. Nie wiem po co ta konspiracja, bo kiedy wchodzimy do pokoju nauczycielskiego, wszyscy mówią tylko o tym. Głupie serce bije tak, jakbym zaraz miała dostać zawału. Staram się nadążać za konwersacją, ale to mnie tylko nakręca. Uczniowie też już wiedzą. Przypominam sobie, że podczas poprzedniej lekcji byli rozkojarzeni i cały czas szeptali. Kazałam im czytać jakiś tekst, bo nie dałam rady prowadzić normalnych zajęć. Mało kto zastosował się do polecenia. Z ciężkim sercem idę na kolejną lekcję. Jestem w trakcie sprawdzania listy obecności, gdy drzwi się otwierają i znów widzę sekretarkę. Policja chciałaby z panią porozmawiać, są w sekretariacie. Proszę iść, ja z nimi posiedzę. Kiwam głową i oddalam się bez słowa. Dwóch mężczyzn w cywilu siedzi po stronie biurka pani Marysi. Na mój widok podnoszą się i przedstawiają. Elwira Konopacka. Proszę usiąść, pani Elwiro. Siadam na krześle petentki i czekam. Słyszała pani, że dyrektor Mariusz Sulecki zaginął? Tak, oczywiście. Pani dyrektor powiedziała nam o tym dziś rano. Wszyscy się martwimy. Pani też? Pyta jeden z policjantów. Przyglądam mu się zdziwiona. To chyba oczywiste. To dyrektor szkoły, w której pracuję. Uważa pani, że jest dobrym dyrektorem? Pracuję tu od września, ale zawsze był dla mnie życzliwy. Zawsze miał czas, gdy prosiłam go o pomoc. A w jakich kwestiach prosiła go pani o pomoc? Śledczy, który mnie przepytuje, ma ostry wzrok. Robię głęboki wdech. Typowo szkolnych prosiłam, na przykład o możliwość prowadzenia zajęć online z uczniami nieobecnymi. Dyrektor podłączył mi komputer do telewizora, żeby wszyscy się widzieli. I uczniowie dołączali. Tak. A jak dobrze znała go pani jako człowieka? Chyba niezbyt dobrze. Jak mówiłam, pracuję tu dopiero od września. Ale była pani na przyjęciu gwiazdkowym, które zorganizował w swoim domu? Tak. Wszyscy nauczyciele byli. Nie wszyscy. Rzuca drugi policjant. Być może. Mówię uśmiechając się. Jak powiedziałam, pracuję tu dopiero od września. Kolejny raz to powtórzyłam. Zapewne nie robi to dobrego wrażenia. Więc nie zna pani jeszcze wszystkich? Nie wiem, jaki to ma związek ze sprawą, ale zmuszam się do grzecznej odpowiedzi. Wszystkich kojarzę, ale nie zauważyłam, że kogoś brakowało. A jak było na tym przyjęciu? Bardzo miło. Dyrektor i jego żona podali dobre jedzenie i rozmawiali ze wszystkimi. I drinki, dodaje ten drugi policjant. Nie zapamiętałam ich nazwiska ani stopni. Drinki też podali. To prawda przytakuje. Podobno dyrektor był wstawiony, ponownie odzywa się ten pierwszy.